niech mi pani powie, bo w przeglądzie prasy cytowałem Jadwigę Staniszkis, która dość chłodno się wyraża o pomyśle premierostwa Beaty Szydło. Uważa ona, że prawdziwym liderem jest Jarosław Kaczyński, jest wizjonerem, artystą polityki, a pani Beata to rzemieślnik. Zgadza się pani z tą opinią? To znaczy, oczywiście zgadzam się z tą częścią opinii, że jest artystą, wizjonerem i naprawdę politykiem największego formatu. Myślę, że to jest największy polityk, z jakim mieliśmy ostatnich dziesięciolecia, najwybitniejszych do czynienia. Mówię o Jarosławie Kaczyńskim. Domyśliłem się. Tak, tak. I myślę, że słuchacze też. Natomiast pani Jadwiga Staniszki zmyliła się w wielu sprawach. Ja cenię, lubię czytać jej książki, jej analizy. Ale wydaje mi się, że w niektórych sprawach się troszeczkę gubi i zbyt emocjonalnie do tego podchodzi. Jeżeli tak bardzo docenia Jarosława Kaczyńskiego, jak to brzmi w tym wywiadzie, to też powinna docenić decyzję, którą on podejmuje. I okazuje się, że też nie najlepiej się o naszym prezydencie Lekcie wypowiadała na etapie jego kandydowania i okazuje się, że nie ma rację. Nie dość, że sobie świetnie poradził, poprowadził ciężką, pracowitą kampanię, ale też i spektakularną, pełną takich dobrych emocji, takiego, no powiedziałabym, blasku, bo ona nie tylko była pracowita i ciężka, ale też i błyskotliwa. To tak samo pani Beata Szydło przy swoich zaletach takiej pracowitości, rzetelności, spokoju i zmysłu organizacyjnego, cenię też, bo byłam samorządowcem, też samorządowca, będzie sobie świetnie radzić jako szefowa rządu. I Jarosław Kaczyński to wszystko dostrzega, widzi, obserwuje i jako ten wybitny polityk, wirtuoz, prawda, artysta, wie co robi, bo przecież chodzi o to, żeby wygrać wybory i skutecznie realizować nasz program. I to kandydatura Beaty Szydło na premiera zapewnia. I jeśli tak widzi naszego prezesa pani Jadwiga, profesor Jadwiga Staniszkis, to niech mu zaufa tak do końca. Uczciwie mówiąc, to są pierwsze wybory wygrane przez PiS od wielu, wielu lat. Więc to jest taki wirtuoz, który nie gra za każdym razem na zwycięstwo, bo by go ono nudziło. No tutaj to już taka jest przewrotność pana redaktora i widzę ten uśmiech i błysk w oczach, tak, tak. To nie było samych wygranych, ale były też wygrane, bo sobie chcę przypomnieć, że to jest jednak człowiek, który był konstruktorem trzech kampanii wyborczych prezydenckich skutecznych Lecha Kaczyńskiego, a wcześniej Lecha Wałęsy, a teraz Andrzeja Dudy.